W niedzielę 3 marca w Dobrocinie w gminie Dzierżoniów, podobnie jak w wielu miejscowościach w całym kraju, odbył się bieg pod hasłem Wilczym Tropem. Imprezą tym spotkaniem, tym biegiem upamiętniamy pamięć żołnierzy wyklętych, naszych dziewczyn, naszych chłopaków, którzy od końca 44 do lat 60. walczyli z komunistycznym uciskiem naszej ojczyzny, z ludźmi, którzy nie chcieli, żeby Polska była suwerenna, wolna i do naszego normalnego życia utrudniali nam wszelkie ruchy. Co roku gościmy na naszym biegu od 100 do 150 osób. W jednym z lat, to chyba było 4 lata temu, było prawie 180 osób, 170 chyba 6, więc bieg jest dość popularny i wśród młodzieży, i wśród starszych. Wielu ludzi od samego początku, to jest 7 czy 8 edycja, którą organizuję biegu w Dobrocinie, upamiętniającego naszych żołnierzy wyklętych. Co roku przychodzą albo ci sami ludzie, albo nowi dochodzą. Mam tutaj ludzi, którzy od 7 lat te twarze poznaję, widzę, więc są z nami, pamiętają. Chciałbym zaznaczyć, że absolutnie nie jest to bieg o żadnym zabarwieniu politycznym. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą upamiętnić, wszystkich, którzy chcą się przebiec. Chcielibyśmy, żeby to było wśród społeczeństwa postrzegane jako gest pamięci. Nie chcemy, żeby miało to jakiekolwiek barwy polityczne. Brawo, chłopaki. Dzięki serdecznie. Andrzej Duda pierwszy. No ale tak wyszło. No ale ten syn. Grzegorz, gratulacje. Chłopaki, proszę bardzo. To są takie drobne nagrody. Dziękuję. Dla was. Za zwycięstwo. Za podium. Dzięki, dzięki. Nie no, młody, brawo. Super. Proszę, poczekaj. Dzięki serdecznie. Dzięki, chłopaki. Przebiegniemy się, pośpiewamy piosenki, na koniec zapraszamy na kiełbaskę, ciepłą herbatę, kawę, jeśli ktoś ma ochotę. Także będziemy, na pewno bieg nie zakończy się minutę po ostatnim uczestniku, który przybiegnie na metę. Tylko zostaniemy, będzie można sobie podyskutować, pogwarzyć, zjeść kiełbaskę i chwileczkę odpocząć. Pragnę bardzo podziękować panu Gawryckiemu za wsparcie, jak co roku w cateringu jego kiełbaski uświetniają zawsze nasze biegi.